Witajcie kochani w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy przygodę z wielkimi kostkami. Jakiś czas temu wspólnie rozpracowaliśmy kostkę 6x6, a dzisiaj kontynuujemy przygodę i zabieramy się za następnego tak zwanego Big Cube'a. Będzie to kostka 7x7, czyli największy sześcian wpisany na oficjalną listę konkurencji World Cube Association. Czy faktycznie jest taka trudna? Ja jestem Ruby Trener i dzisiaj wspólnie odpowiemy sobie na to pytanie. Do dzieła! Znacie już nieco moje materiały i wiecie, że w swoich poradnikach uwielbiam wykorzystywać wiedzę, którą przekazałem Wam w poprzednich kursach. Nie inaczej będzie tym razem. Kostka 7x7 to naturalna kontynuacja zabawy z kostkami sześciennymi, dlatego żeby dzisiejszy kurs był zrozumiały, niezbędna będzie wiedza zdobyta w kursach 4x4, 5x5 oraz 6x6. Jeżeli jeszcze nie potraficie układać wskazanych przed chwilą amigłówek, koniecznie zacznijcie od tych materiałów. Linki oczywiście znajdziecie do nich w opisie, a tych, którzy już 4, 5 i 6 mają opanowane, zapraszam do wspólnej zabawy. Kostka 7x7x7, jak sama nazwa wskazuje, składa się z 7 niezależnych warstw, co sprawia, że na każdej ścianie mamy aż 49 niezależnych elementów. Daje to 294 elementy na całej kostce, które można wymieszać na... po prostu tyle kombinacji. Na szczęście, mimo tak niewyobrażalnych liczb, pokonanie tej łamigłówki będzie niewiele trudniejsze niż ułożenie kostki 6x6. A z racji tego, że w ostatniej warstwie nie mamy tutaj tych nieszczęsnych paritów, no to myślę, że siódemkę układa się nawet przyjemniej. Ale która jest łatwiejsza? Na to pytanie odpowiecie sobie sami na koniec tego materiału. Dzisiejszy poradnik będzie tak naprawdę kontynuacją układania kostki 6x6, dlatego skupię się na różnicach pomiędzy tymi kostkami, a całość tłumaczenia będzie nieco szybsza. No cóż, zakładam, że skoro już umiecie układać 6, 5 i 4, no to możemy to tempo nieznacznie podkręcić. Także do dzieła, zaczynajmy! Budowa centrów na dużych kostkach to tak naprawdę najtrudniejszy i najdłuższy etap układania. Można go zrobić na mnóstwo różnych sposobów, no ale jak to już w moich kursach bywa, postaram się pokazać Wam najprostsze możliwe rozwiązania, które sprawdzą się w każdej sytuacji. Chociaż z racji tego, że już umiecie układać 6 i 5, troszeczkę rozbudujemy zdobytą tam wiedzę. Zacznijmy zatem od pierwszego centra, będzie to oczywiście center biały. Na kostce 7x7 centry są statyczne, nie zmieniają miejsca, więc od razu wiemy, co będziemy układać. No i teraz tajemnicą układania centrów na dużych kostkach jest to, abyśmy robili je od środka do zewnątrz, czyli najpierw środeczek, potem ten mniejszy center tutaj, dopiero na koniec ten największy. No i w takim razie, skoro już mamy biały zrobiony środeczek, no to teraz ten. A czy macie jakieś skojarzenia z tymi 9 klockami? Na jakiej kostce center składał się z 9 klocków? Oczywiście, myślę, że pamiętacie. Na kostce 5x5 tutaj mamy 9 elementów centra i tak samo właśnie tutaj na 7. I zastosujemy dokładnie te same metody. A zatem najpierw, pamiętacie, miał być zrobiony biały krzyżyk. Szukamy zatem klocków na górze. Miejscem, w którym szukamy naszych klocków, będzie center na górze, ale też ten 9-elementowy. Jeżeli tutaj nie ma nic z krzyża, przesuwamy się na bok. Tutaj też nie ma, tylko narożnik jest. O, ale tutaj mamy aż 2. No zatem lecimy. Najpierw po jedną część. Wyjeżdża autobus, wsiada i wraca. No i teraz druga część krzyżyka. Zawsze starajcie się zrobić ją po przeciwnej stronie. Raz, 2, 3. Pierwszy pasek mamy już zrobiony. Dalej, zamiast robić krzyż, czyli kolejne 2 krawędzie, a potem 4 narożniki, spróbujmy zrobić to paskami. I teraz ten paseczek już bierzecie do lewej ręki i teraz próbujemy zrobić skrzydełko pierwsze, składające się z 3 elementów, tak? Tylko znowu przypominam, patrzymy tylko na ten 9-elementowy środek. Mamy już pierwszą część, weźmy ją na dół, akurat u mnie jest to krawędź i teraz musimy dołożyć 2 narożniki, aby zrobił nam się paseczek. No dobra, szukamy. Jest. Mam tutaj narożnik na kolejnym centrze, tym małym, przesuwam sobie go na dół, żeby mi tutaj ładnie pasował. No i podsuwamy. Pierwszy pasek zrobiony, szukamy, o, akurat nam się podsunął kolejny, zatem ten narożnik musimy ustawić w taki sposób, aby pasował w to miejsce. Zatem przesuńmy go tu. Raz, 2,
wkładamy na miejsce i dzięki temu, zobaczcie, mamy cały pasek zrobiony i możemy wrócić do naszego środkowego paska, wziąć go w pion i teraz tak samo jak zawsze metodą autobusów jedziemy po wszystkich trzech, wracamy na miejsce. Zrobione, teraz druga strona, szukamy pozostałych, znowu weźmy to na bok, no i szukamy pozostałych elementów, tu nic nie ma, tutaj też, tu też, nie ma żadnych białych oczywiście i tutaj również, a zatem gdzie są ostatnie brakujące elementy? Oczywiście muszą być na ostatniej ścianie i tak jest, na tym centrze dziewięcioklockowym mamy raz, dwa, trzy białe, więc idealnie nam to pasuje. Tak jak już mówiłem, no można to zrobić na setki różnych sposobów, ale my zróbmy sobie to po kolei. Ściągnijmy najpierw te elementy tutaj do przodu i zrobimy z nich pasek. Najpierw zabierzemy się za te dwa. Wyjeżdża autobus, zawsze musimy to robić, żeby się nic nie popsuło na dole. Wsiadają dwa klocki i jadą sobie na tę ściankę i już są, zobaczcie, blisko, tak? Już łatwo będzie nam to połączyć. I teraz ten ostatni narożnik. Myślę, że już domyślacie się, co teraz zrobimy. Teraz od razu połączymy sobie ten klocek z tymi dwoma, będziemy mieli gotowe skrzydełko, tylko oczywiście musimy przekręcić je na bok. O tak. I teraz możemy ten klocek wstawić bezpośrednio w to miejsce, łącząc pasek. Tylko pamiętajcie, jeżeli zrobicie to w taki sposób, to niestety popsuje wam się to, co już mieliśmy zrobione wcześniej. Cofnijmy ten ruch na chwilę. O, mamy tutaj zrobiony fragment. Trzeba na to uważać. I można albo to odsunąć, żeby się nie psuło, albo pamiętać o tym, że po połączeniu tego narożnika z dwoma klockami, hop, bierzemy to na bok, i musicie cofnąć ten ruch, aby naprawił się ten element, który był zrobiony wcześniej. No i dobra, mamy zrobione te dwa paski, jest ten, jesteśmy gotowi, aby pustym autobusem pojechać po wszystkich trzech pasażerów. Jedziemy, ciach, wsiadają do autobusu i wracają na miejsce. I w ten sposób oto mamy zrobiony środek 5x5 tak naprawdę, ten center, i możemy zabierać się za kolejny. Znowu bierzemy center mały w lewą rękę i szukamy teraz pasków, ale już nie w wewnętrznym centrze, tylko z brzegu. Musi być tutaj pasek zrobiony, na przykład te trzy klocki obok siebie. A zatem mam już środkowy element krawędzi, skrzydełka naszego. No to teraz prawa część skrzydełka i lewa. Szukamy i zobaczcie, że na tej ścianie już jeszcze jeden element jest. I teraz zobaczmy, która to jest strona skrzydełka, lewa czy prawa, jak wam się wydaje? No myślę, że większość z was już widzi, że nawet jak ją przestawimy na chwilę, to widzimy, że będzie pasowała po lewej stronie. Zatem musimy je połączyć. Jak się to robiło? Oczywiście trzeba rozdzielić teraz te dwa klocki, żeby nie były na jednej ścianie. Wyrzucamy nasze skrzydełko na górę, zmieniamy pozycję, hop, jest, i teraz możemy włożyć je na miejsce. Pasuje. Teraz prawa strona skrzydełka i zobaczcie, znowu nam wskoczyło tutaj, będzie pasowało, ale poczekajmy, może jest coś, co innego będzie nam pasowało. Tutaj na górze mamy ten, ale to już widać nie pasuje, ale jest jeszcze jeden klocek, zobaczmy, podsuwamy go tu, czy on będzie nam ładnie pasował tutaj? Tak jest, także nie musimy nic przestawiać, tylko od razu łączymy i mamy jedno skrzydełko zrobione. Wracamy do chwytu białym do siebie i autobusem wciągamy wszystkich trzech pasażerów. Raz, dwa i wraca. Pierwszy pasek zrobiony, teraz ten. Znowu wracamy do tego chwytu i budujemy kolejny pasek trzyklockowy. Jest już środkowa krawędź. Tu na górze jest, myślę doskonale widzicie, prawa część, więc można połączyć. A tutaj na dole widzimy lewą część, także bardzo fajnie nam się to wszystko poukładało, ciach. Mamy już trzy klocki, nawet cztery, tak? Ale te dodatkowe w niczym nam tutaj nie przeszkadzają, może się przydadzą. Najważniejsze są te trzy. Odwracamy do siebie i teraz po przeciwnej stronie, skoro tu zrobiliśmy, to teraz tu musi być ułożona kolejna krawędź. Jedziemy, wciągamy i hop. I w ten oto sposób zrobiony gruby pasek. Teraz musimy zrobić pozostałe dwa skrzydła długie, będą one pięcioelementowe, ale budujemy je dokładnie tak samo. Przesuwamy środek na lewą rękę biały i budujemy kolejny pasek. Przesuwam do siebie klocek i sprawdzamy, czy te dwa mogę jakoś połączyć z tymi. Oczywiście, że tak, próbujemy zrobić pasek. Raz, dwa. Szukamy dalej białych elementów. Jest kolejny, ale narożników już nie potrzebujemy. Potrzebujemy środkowej krawędzi oraz tej małej lewej. Szukamy.
O, zobaczcie, jest środkowa, więc możemy ją tutaj ładnie ściągnąć dwa razy w dół. Raz, dwa i jeszcze lewa, mała lewa. Tu jest coś. Zobaczmy, czy to nam zadziała. Przesuwam tu, tak jest, doskonała pozycja. Raz, dwa. I w ten sposób możemy ten pasek wrzucić sobie w dowolne miejsce, znowu oczywiście autobusem. Jedzie pusty autobus, wciąga wszystkich pięciu pasażerów i wraca na miejsce. W takim razie został nam już tylko ostatni pasek, więc wszystkie białe elementy z centra, jakie znajdziemy, musimy połączyć w linii przed sobą. Narożnik już jest, tutaj na górze nic nie ma, tutaj też nic nie ma, żadnych białych elementów na centrze i tu również, zatem cóż, wszystkie są z tej strony. Zobaczcie, ale tutaj się tłoczno zrobiło. Raz, dwa, trzy, cztery, no zaraz, to jeszcze jeden i piąty jest tutaj, on już jest u siebie, zatem musimy sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. No dobra, próbujemy. Spróbujmy najpierw połączyć te klocki tutaj, jakie się znajdują. Jest na to prosty sposób. Każdego z nich za chwilę tutaj ściągniemy. Zobaczcie, zajmiemy się najpierw tym. No weźmy go w dół od razu. Dopasujmy sobie go na dół. Jest, można powiedzieć, będą tworzyły już pasek. Zabierzmy to na bok, żeby było bezpieczne, ale musicie cofnąć teraz ten pasek do góry. Tak, to jest bardzo ważne, ten sam ruch. Ciach. Dobra, już mam dwa klocki połączone, ale zobaczcie, jeszcze jeden tutaj jest, środkowy, tak? No to spróbujmy jakoś to ustawić. Ciach, tu będę budował pasek. I na górze, żeby pasowało. Tak. Teraz da się zjechać dokładnie w to miejsce i to właśnie robimy. Zjeżdżam, mam już trzy elementy, zabezpieczam je i myślę, że już doskonale wiecie, trzeba cofnąć pasek, to bardzo ważne. Jeżeli teraz tego nie zrobicie, wszystko nam się pomiesza. Cofamy ten pasek na górę, już mamy trzy zrobione. Wróćmy sobie do takiego ustawienia, żeby center był po lewej stronie i teraz łączymy te cztery elementy. No cóż, no jak zrobić, żeby to przerzucić tutaj? No oczywiście musimy je rozdzielić. Te klocki nie mogą być na jednym środku, tak? Więc tego jednego wyrzucimy na górę. Jak to robić? Bierzemy go na bok, wyrzucamy go na górę i na górze zmieniamy jego pozycję. No weźmy na przykład tak. Zatem jak teraz te trzy mamy ustawić? Myślę, że już doskonale to widzicie. Przesuwamy w bok i można go teraz bezproblemowo włożyć na miejsce. Gotowe. Mamy cztery, został nam ten jeden. No i teraz są dwa sposoby. Można próbować od razu te elementy ze sobą połączyć, ale też można zrobić to w inny sposób. Na przykład najpierw ten brakujący narożnik wyrzucimy sobie na tą warstwę tutaj. Zobaczcie. Hop. Zjeżdża na dół, zmienia pozycję i teraz może nie będzie to potrzebne, ale nauczmy się, że każdy taki ruch trzeba potem cofnąć. Wtedy nic na górze się nie popsuje. No i skoro już mamy, tu już nie ma białego, wszystko jest w tej linii, w takim razie mamy cztery gotowe, ostatni narożnik. No i cóż, zmieniamy pozycję narożnika, żeby dało się połączyć. Tak, wsuwamy go na miejsce i cały pasek możemy teraz przetransportować autobusem. Jedziemy, wszystkich pięciu wsiada i wraca do siebie. I tak oto mamy zrobiony pierwszy centrum. Jesteśmy gotowi zatem do układania kolejnego centra i skoro biały gotowy, zawsze zajmiemy się żółtym. Trzymajmy tę kolejność na dużych kostkach, niezależnie od rozmiaru, zawsze będzie ona taka sama. No i dobra, zasady są tutaj dokładnie takie same, więc zrobię to nieco szybciej i zobaczycie, że pięknie nam to wszystko zadziała. Na początek center wewnętrzny, zaczynamy od paska. Brakuje nam jednej tutaj krawędzi, aby był paseczek. Krawędź jest na górze, jedziemy po niego. Wciągamy i wracamy. No i teraz trzeba będzie bardzo uważać na te ruchy góra-dół, żeby zawsze cofać to, co zrobimy, żeby nie popsuł nam się biały środek, tak jak na wszystkich innych kostkach. Dobra, teraz skrzydełka, tak? Bierzemy żółty sobie do lewej i budujemy pierwsze skrzydełko na małym kwadracie. Widzę narożnik, tutaj drugi, więc połączymy je już ze sobą, szukamy krawędzi wewnętrznej. Jest! Przesuńmy ją tak, jak należy i można ją tutaj dopasować. Ciach, gotowe, odwracamy. No, żeby teraz można było to włożyć, trzeba jak zawsze wziąć do pionu, tak jak w piątce. Jedziemy, wciągamy, wracamy. Drugi pasek. O, i tutaj żółty narożnik jest. Szukamy kolejnych. Tak jest, są tutaj dwa elementy. Weźmy je w poziom, zawsze tak musi być. No i teraz tutaj. Czy to będzie pasowało? Zobaczcie, no już widać, że nie. Więc najpierw musi zmienić pozycję ten narożnik.
ciach, działa. Odwracamy do siebie i autobusem znowu wrzucimy te wszystkie elementy na brakujące miejsce, tylko trzeba to odpowiednio ustawić. Jedzie autobus, wciągamy, wraca. Mały center gotowy. Teraz pora na zrobienie dwóch dodatkowych skrzydełek, tych krótkich. Przesuwamy na bok i szukamy, co tu jest. Zobaczcie, mamy dwa połączone. Starajmy się wykorzystywać takie rzeczy. Jeżeli już coś jest, no to dołóżmy trzeci i będzie to wszystko gotowe. Czy to będzie pasowało? No nie, w żaden sposób nie mamy jak tego przestawić, ale już tu widzę klocki, które będą pasowały w to miejsce. Przesuńmy sobie. O, i teraz ładnie nam zjedzie. Ciach, pasek gotowy, obracamy i autobus to samo. Wyjeżdżam, wciągam, wracam. Center do boku i szukamy kolejnego paska. Tu już mam zrobione dwa, bo narożnik nie liczy się w to. Pamiętajcie, teraz macie zrobić krótką krawędź. Te trzy do boku i szukamy tego elementu. Jest idealnie ustawiony. Zjeżdża. Oczywiście podczas robienia centrów możecie po prostu wszystkie trzy warstwy ściągnąć. Tak też to wszystko oczywiście zadziała. Mamy trzy zrobione do boku. No i musimy go wstawić na przeciwną stronę tych trzech, czyli tu. Odwróćmy to na bok i teraz autobus z prawej strony. Hop. Wracamy. I ciach. Gotowe. I długie paski. Żółte dwa są zrobione, bierzemy do poziomu i szukamy, co tu można teraz dopasować. O, widzimy tu fajnie połączone, więc wsuńmy to na miejsce. Narożnik będzie idealnie pasował, więc oczywiście zanim go włożymy, musi zmienić pozycję. Tak, i teraz będzie pasował. I ostatni narożnik, gdzie my tu mamy ciebie narożniku? Jest, tu. Żeby pasował w to miejsce, przesuwamy sobie go tutaj. Hop, hop. Gotowe. Do siebie, wciągamy wszystkich pięciu pasażerów, wracamy i ostatni pasek nam został. Tego połączymy z tym. Teraz lewa krawędź, tutaj fajnie nam się to obróci. Oczywiście przy odrobinie praktyki od razu będziecie widzieć, jak trzeba to przekręcić, aby nam się to ładnie łączyło. Ciach i zostały nam narożniki. Jeden już jest. Gotowy. Został nam ostatni narożnik. Gdzie on jest, ten żółty? Tu go nie ma. Tutaj również nie ma. Tu również nie ma. A zatem jest po lewej stronie. On już jest przy centrze. No i teraz mogę pokazać wam prosty sposób, jak czasami da się to połączyć bez wyciągania. Zobaczmy teraz. Weźmy sobie do boku nasz autobus pusty, w którym jest tylko i wyłącznie kierowca. I teraz zobaczcie, jak ustawić pasażerów, żeby nam się połączyli. Oczywiście tak, i teraz autobus wyjeżdżając od razu połączy wszystkich pasażerów, wciąga do środka i w trzech ruchach mamy zrobiony ten ostatni fragment żółtego centra. Także biały, żółty center gotowe, dwa pierwsze zrobione. A teraz jak zawsze wasza kolej. Łapcie swoje siódemki, wykonajcie dwa pierwsze centry na swoich kostkach. W razie gdyby coś było jeszcze niejasne, obejrzyjcie sobie ten materiał drugi raz. Więcej na ten temat oczywiście opowiadam również w kursie 6x6, ale myślę, że macie już swoje doświadczenie i nie będzie to potrzebne. Także z ułożonymi dwoma pierwszymi centrami widzimy się po przerwie. Dwa centry zrobione, zatem lecimy dalej. Przed nami dwa kolejne kolory, które również będziemy robili całkiem podobnie do tego, co było w kostce 6x6, choć pojawią się pewne różnice, które sobie tutaj omówimy. Na pewno będzie więcej kręcenia. Lecimy! Skoro biały i żółty center gotowy, zabieramy się za kolejne, a w moich kursach zawsze jest to center niebieski. Szukamy niebieskiego środka, no i teraz nieco inaczej będziemy te wszystkie klocki ustawiać, już nie na boki, tylko wszystko będzie się działo wzdłuż kostki. Ale zasady i kolejność będzie bardzo podobna. Układamy pasek, potem dwa dodatkowe paski, co stworzy nam 3x3, tutaj 9-elementowy środek i dopiero potem brzegi. Zobaczmy, co tutaj jest. Dwa elementy gotowe, szukamy następnego. Jest! I z racji tego, że jest ten pierwszy środek w tej osi, można po prostu wsunąć go na miejsce i bierzemy do pionu zbudowany element, tak? Teraz następny. Już widzę dwa tutaj. I oczywiście można byłoby od razu go włożyć, tak, sobie na miejsce i też ok, też będzie to działało, ale w dużych kostkach już na tym etapie zachęcam was do wykorzystywania czegoś takiego i budowania całych potrzebnych dla siebie elementów. My potrzebujemy trzech klocków, żeby dopełnić tutaj puste miejsce, więc mamy dwa, tutaj nic nie ma, jest, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, potrzebujemy prawy narożnik, mały narożnik.
jest tutaj, więc można go po prostu podłączyć dwoma ruchami w pion i na miejsce. I zobaczcie, zaoszczędzamy masę czasu i już jest wszystko ułożone. Lecimy dalej, teraz drugi pasek. Spróbujmy go zbudować najpierw. Widzę, dwa elementy są tutaj. Ustawiamy w poprzek te dwa narożniki i potrzebna jest ta środkowa krawędź. Oczywiście ta nie będzie tu pasowała, bo jest poza naszym małym wewnętrznym centrem. Gdzie jest nasza niebieska środkowa krawędź? Jest, zobaczcie. Musimy ją wsadzić tu, więc będzie idealnie pasowała w to miejsce. No i teraz uwaga, wkładamy sobie tą krawędź w brakujące miejsce, tylko uważajcie, bo popsuje wam się to, co macie tutaj zrobione. Na chwilę. Raz, dwa, gotowe, musimy to zabezpieczyć. I teraz uwaga, można to wsadzić oczywiście na miejsce, tylko musicie pamiętać, żeby cofnąć ten środek. Raz, dwa, wsadzamy i center niebieski gotowy. Lecimy od razu dalej, dwa boczne skrzydełka, no i zobaczcie jak fajnie. Dwie małe krawędzie są już gotowe, potrzebujemy środkowej między nimi, gdzież ona jest? Jest, ładnie ułożona, zatem podsuwamy ją sobie i możemy ją wsadzić tutaj na miejsce. Gotowe. Nasz bloczek wstawiamy na miejsce, czyli na bok i od razu zjeżdża, ale pamiętajcie o cofnięciu naszego ruchu przygotowawczego. Jest. I drugie skrzydełko. Mam tutaj dwa elementy. Szukamy, co da się połączyć. No mamy tutaj jeszcze dwa, więc jak w zasadzie jak zjedziemy dwoma, to nam się tutaj łączą potencjalnie dwa takie paski. Możemy. Mamy tutaj dwa i możemy to wykorzystać. Zjedźmy na dół. Mamy tu dwa i tu, zabezpieczamy, no i teraz trzeba cofnąć ten ruch, zobaczcie. Cofamy ten ruch, żeby nam się nie zepsuł center, no i są dwa klocki. Na bok, szukamy środkowej krawędzi, gdzież ona jest? Tutaj nie ma. Jest, może być ta, obojętnie. No weźmy tą samotną taką, tak? O, i teraz ona będzie pasowała nam dokładnie w to miejsce. Raz, dwa. Tak? Zabezpieczamy, cofamy ten nasz ruch przygotowawczy i możemy śmiało wkładać nasz bloczek. Gotowe, ustawiamy to do pionu i teraz robimy długie bloczki. No i fajnie się składa, zobaczcie, mamy trzy elementy, więc weźmy je na dół. No i teraz potrzebujemy środkowej krawędzi, która jest na górze. Bardzo ciekawa sytuacja, często będzie wam się to zdarzało i można zastosować tutaj taki mały trik. Jak zrobić, żeby to szybko przemieścić w to miejsce? No cóż, wyrzucimy sobie tę krawędź środkową na górę i teraz zmienimy jej pozycję, tak? Myślę, że już widzicie, co trzeba zrobić. Trzeba zmienić jej pozycję o 180 stopni i wracamy to, żeby nam się nie popsuło. Tylko ten ruch wracający sprawia, że krawędź pięknie trafia nam na miejsce. Dobra, są już cztery zrobione, brakuje nam ostatniego narożnika. Jest, jest narożnik. Żeby ten wpasować w to miejsce, podsuwamy sobie go bliżej, wkładamy, zabezpieczamy cały nasz pasek i możemy wjechać na miejsce. Gotowe, nic nam się tutaj nie popsuło, więc nic nie trzeba cofać i teraz ostatni pasek nam został. Dobra, o, pięknie, tutaj są trzy zrobione, weźmy go na poziomą linię, mamy tutaj trzy, o, jest, tego można tutaj dopasować, widzicie, będzie pasował? Będzie. Zatem wkładamy go na miejsce. Są cztery, tylko zobaczcie, zepsuł nam się wcześniej zrobiony centr, więc najpierw zabezpieczamy to i cofamy ten ruch. O, i dopiero teraz jest wszystko ładnie. Oczywiście w przyszłości będziecie w pełni kontrolować to, co się dzieje na kostce i nie będzie to żadnym problemem, ale teraz naprawdę na to uważajcie. Cztery zrobione, ostatni tutaj, bierzemy do poziomu. Jak ustawić ten narożnik? Oczywiście w to miejsce, łączymy do pionu i wystarczy nam dopasować i mamy niebieski center zrobiony. Jak zawsze zrobiony center bierzemy teraz na dół i robimy dokładnie to, co mamy przed sobą. A z racji tego, że centry na siódemce są stałe, widzimy środek pomarańczowy, musicie zrobić pomarańczowy kolor. No i dobra, paseczek już jest gotowy, weźmy sobie go w pion. Z każdym następnym centrem jest coraz łatwiej, bo coraz mniej miejsca musicie oglądać, żeby znaleźć swoje elementy. Zobaczmy, że już tutaj jest mnóstwo pomarańczowych, tu jest całkiem dużo. No, jest to sytuacja całkiem przyjemna.
teraz. No dobra, w takim razie zobaczmy, co da się tutaj zrobić. Widzimy, że w naszym centrze, tutaj w tych paskach, nie ma pustych pasków. Zarówno w prawym, jak i w lewym już po jednym elemencie mamy. Spróbujmy to wykorzystać. Jest w prawym autobusie górny kierowca. Z kim on by się tu mógł połączyć? No jeżeli przyjedzie tutaj, to już mamy dwa narożniki, to jest bardzo fajne, ale może jeszcze da się dopasować krawędź środkową. Cofnijmy to na chwilę, poszukajmy krawędzi. Jest, jest krawędź na środku, więc możemy w dwóch ruchach połączyć to w bardzo sprytny sposób. Najpierw wyjeżdża nasz autobus i teraz pomiędzy nie można wpasować środek. Ciach, gotowe. Zobaczcie, że cały paseczek nam się pięknie zrobił, więc przesuwamy go na bok i teraz naprawiamy centra. To jest bardzo ważne, żeby ten niebieski centr nam się tutaj cofnął. Czyli tu i tu. Pomarańczowy pasek wjechał na swoje miejsce. Teraz spróbujmy dokładnie ten sam zabieg zrobić z lewym skrzydełkiem, tak? Mamy dolnego kierowcę teraz. Tu jest dolny narożnik również przygotowany. Zaraz będą pasowały do siebie. No to teraz sprawdźmy, czy jest krawędź. Jest! Zatem jak to trzeba wszystko poustawiać? Skoro ten jest dobrze i ten jest dobrze, to nasza krawędź środkowa również musi być w dolnym pasku, tak? Tutaj. No i teraz łączymy wszystkie trzy elementy. Raz, dwa, trzy. Zobaczmy. Ten gotowy, autobus wyjechał, połączyło się trzech pasażerów i teraz wjeżdża do lewej ręki i zjeżdża na miejsce. Tylko znowu, co trzeba zrobić? Oczywiście naprawić ten ruch przygotowawczy. Ciach. Gotowe. Mamy środek, mamy pierwsze skrzydełko, od razu nam się zrobiło. Pozostaje nam drugie. Teraz oczywiście muszą być skrzydła naprzeciw siebie. O, i widzimy teraz dwa małe narożniki obok siebie i pomiędzy nimi potrzebna jest krawędź. Gdzież ona jest? Tu jest jedna, ale nie jest to najprostsze włożyć ją w to miejsce. Może na górze jest jeszcze jedna. Tak jest. I widzimy, tu jest krawędź. Zatem, skoro te są na dole, to ta krawędź również musi stać tutaj i możemy teraz ją ładnie sobie wpasować. Jeżeli już połączyliśmy, jak zawsze pamiętajcie o ruchu, który trzeba cofnąć. Zabezpieczmy to najpierw. Zabezpieczamy i wracamy to, co się popsuło. No i dobra, wszystko działa i możemy całe skrzydełko włożyć na miejsce. Hop. Autobus wciąga i wracamy. No dobra, mamy już to zrobione, bierzemy to do pionu i teraz długie skrzydełka. Widzę tutaj te dwa, ok, weźmy sobie je teraz na tą stronę. Tutaj widzę, że będzie narożnik pasował, więc to nam tutaj ładnie będzie działało, ale jeszcze te dwie potrzebujemy, środkową i lewą krawędź. Czy takie są na górze? Jest środkowa, o, pięknie nam tutaj będzie pasowała, no ale lewa ta krawędź, która tu będzie potrzebna, niestety przesunęła nam się kawałek, więc zrobimy je po kolei. Najpierw środkową połączymy z tymi. Myślę, że doskonale wiecie, jak to zrobić. Zjeżdżam, zabezpieczam i cofam ruch, żeby się nic nie popsuło. Już mam trzy połączone. Dajmy je tutaj. No i teraz kolejny, czwarty. Jest w tym miejscu. Ustawmy go we właściwej linii i znowu. Zjeżdżam, zabezpieczam, wracam. Wszystko działa, cztery połączone. Weźmy je do boku i teraz wykorzystujemy pusty autobus z kierowcą, który ładnie nam wszystkich pięciu połączy. Jedzie kierowca, połączył pasażerów, wszyscy wsiadają i na dół. Pomarańczowy gotowy i został nam ten pasek. No dobrze, tutaj z praktyki podpowiem, że jeżeli jest tu trochę więcej elementów, czasami warto jest wyjąć to stąd, łatwiej to połączyć w całość, tak? No dobra, w takim razie ci dwaj wyjeżdżają na chwilę na górę, zmieniają pozycję i oczywiście wracamy na miejsce tym paskiem i już mamy dużo więcej pomarańczowych elementów, łatwiejszych do połączenia. Oczywiście na jednej ścianie ciężko jest te elementy pogrupować, ale już te dwa rogi z tymi krawędziami, myślę, że doskonale widzicie, co trzeba zrobić. Zjeżdża jeden, zjeżdża drugi, zabezpieczamy to teraz, to bardzo ważne, hop. No i teraz muszą wrócić te dwa paski brzegowe. To widać bardzo ładnie na niebieskim centrze, że to trzeba cofnąć. Raz, dwa. Co nam to dało? Dało nam to to, że mamy wszystkie cztery elementy obok siebie. Możemy to przesunąć i ostatni, piąty, dołączamy na miejsce. Ciach. Będzie pasował? Będzie. Ten jeden dołącza do swoich kumpli. Jest. Zabezpieczamy go. I wracamy jak zawsze. No dobra, i został nam w takim razie pusty autobus
Oczywiście oni nie mogą tutaj stać, przesuwają się na lewą stronę i możemy wyjeżdżać jednym paskiem. Ciach, wkładamy i teraz podwójnym ruchem zjeżdżamy na dół. Wszystko nam się uzupełniło, niebieski w całości, oczywiście biały i żółty też są ułożone, cztery centry gotowe. Za chwilę zajmiemy się dwoma ostatnimi. Cztery centry mamy już ogarnięte, zatem teraz wasza kolej. Zróbcie na swoich kostkach niebieski, potem pomarańczowy środek, tylko bądźcie ostrożni, bo jeden maleńki błąd może teraz sprawić, że wszystkie pozostałe ścianki nam się rozpadną, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Dlatego w skupieniu i bez pośpiechu wykonajcie swoje zadanie i z czterema ułożonymi centrami widzimy się zaraz po przerwie. Przed nami dwa ostatnie centry, kluczowe w układaniu każdej dużej kostki. Będziemy musieli się tutaj nieźle nakręcić, chociaż jak powiedziałem wcześniej, jeżeli macie ogarniętą dobrze szóstkę, nie powinniście mieć tutaj większych problemów. Lecimy! Budowanie dwóch ostatnich centrów będzie dla was tak naprawdę przepustką do wszystkich większych kostek, dlatego dokładnie sobie teraz omówimy, jak trzeba te centry układać, w jakiej kolejności, bo te same zabiegi będziecie stosowali w kostkach 8x8, 9x9 czy chociażby 20x20, w zależności od tego, jak duże kostki będą w waszej kolekcji. No dobra, zaczynamy. Bardzo ważna zasada, o której musicie tutaj pamiętać, starajmy się trzymać zasady układania od wewnątrz do zewnątrz, tak? Czyli coraz większe okręgi wokół naszego środka, czyli najpierw zrobimy center 3x3, a dopiero potem center 5x5. I w większych kostkach oczywiście będą kolejne warstwy tych centrów. No dobra, pomarańczowy zrobiony, bierzemy go na dół i teraz robimy zielony. Zaczynamy od krzyża i tutaj zastosuję najprostsze zabiegi z kostki 5x5, żebyśmy sobie to wszystko utrwalili. No dobra. Brakuje nam krawędzi zielonej w krzyżu, jest nad nami, zatem jedzie autobus ten. Możecie brać wszystkie trzy warstwy, to nie ma znaczenia. Ciach, wciągamy pasażera i wracamy. Już mamy trzy, raz, dwa i trzy krawędzie, tak. Weźmy go na bok. Brakuje nam ostatniego w tym miejscu. No dobra, mamy akurat trzech pasażerów, możemy to wykorzystać. Weźmy ich na bok i teraz tym autobusem jedziemy po wszystkich trzech. Raz, dwa, trzy. Ładnie zrobione. Krzyż już mamy gotowy. Dwa narożniki również. Zostały nam dwa narożniki małego wewnętrznego centra. I tutaj kluczowa jest zasada z kostki 5x5. Kiedy chcemy zrobić ostatni, kiedy chcemy zrobić brakujący narożnik, bierzemy go do prawej ręki tutaj na górze, a na górnym centrze brakujący zielony klocek musi znajdować się zaraz nad tą dziurą, czyli w prawym dolnym rogu. Tutaj. Teraz jest dobrze ustawione i możemy zrobić ten sam zabieg co na 5x5, czyli pasażerowie wyskakują tutaj z autobusem i idą w lewo. Hop. I autobus wraca. Ciach. W tym momencie mamy trzech połączonych, bierzemy ich na bok i już teraz wiecie, co to trzeba zrobić. Wszystkich trzech załatwiamy w jednym kursie. Raz. Wszyscy wsiadają. Dwa. Zrobione. No, można też zrobić to po lewej stronie. Pamiętajcie, na górze musi znajdować się dziura. Może być z lewej strony też, ale wówczas brakujący element na górze też ma być zaraz na nim z lewej strony. I teraz lewą stroną, lewy autobus wyjeżdża. Idą w tę stronę teraz pasażerowie i wracając autobus łączy nam tych trzech pasażerów. Bierzemy ich na bok, no i pusty autobus, myślę, doskonale wiecie, co trzeba zrobić. Wyjeżdżamy, wciągamy wszystkich i wracamy. Gotowe. Pierwszy center zrobiony, no i teraz przechodzimy do tego ostatniego. Kluczowa będzie tutaj oczywiście metoda łatania dziurek z kostki 6x6. Zasada będzie dokładnie taka sama, ale zanim do niej przejdziemy, zwrócę wam tutaj uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Popatrzcie sobie na te autobusy w tym zewnętrznym centrze, na te autobusy, gdzie jest dużo wolnych miejsc. Na przykład, no okej, tutaj mamy autobus, raz, dwa, trzy zajęte, dwa wolne. No to jeszcze można to zaakceptować, ale z tej strony zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5 klocków i tylko dwa zielone, aż trzy puste miejsca są. No to cóż, może zanim zaczniemy kombinować, da się to jakoś zmienić. Czy na górze są jakoś fajnie pasażerowie ułożeni? Oczywiście, widzę tutaj cały prawie że pasek zrobiony, więc możemy poświęcić tych dwóch. Oni wyjeżdżają autobusem i tych czterech wsiada do autobusu i wraca. Jednym ruchem mamy zupełnie inną sytuację. No ale dobra. Tutaj są trzy, tu są cztery, ale patrzcie, jaki tu jest pusty pasek, nie? No to weźmy na chwilę
na bok, zróbmy autobus z tego paska. No i co, jest gdzieś dużo pasażerów? Oczywiście, aż tutaj jest 3. Weźmy ich na bok i dodatkowo warto zwrócić uwagę, że mamy jeszcze kierowcę w tym miejscu i ładnie on się nam tutaj połączy. Wsiadają wszyscy i wracamy na miejsce. I zobaczcie, po tych kilku wymianach autobusów, bez żadnych dodatkowych algorytmów, wygląda to dużo lepiej i mamy już tylko 4 dziury do załatania. I teraz dopiero możemy przechodzić do łatania dziurek z kostki 6x6. No dobra, po kolei, załatajmy najpierw tę dziurę. Bierzemy ją na górny pasek, jak zawsze. I teraz, jeżeli tu jest dziura, to na górze łatka, ten brakujący zielony klocek, musi być ułożony w tej samej pozycji, czyli tutaj musi się znaleźć. Kręcimy, tu jeszcze nie ma, tu też, jest, teraz ładnie pasuje. No i teraz uwaga, łatka trafia na miejsce, tylko musimy policzyć warstwy. Zobaczcie, licząc od brzegowej warstwy, raz, dwa, trzy, trzecia warstwa. Trzecią warstwą zjeżdżamy łatką we właściwe miejsce, jest. Teraz skręcamy przednią ścianą w prawo i ten pasek, który przed chwilą zrobiliśmy, zjeżdża na dół. O, to jest ten ważny moment. I teraz wracamy z przednią ścianą. Ciach. I ta sama trzecia warstwa, to co policzyliśmy. Raz, dwa, trzy. Ona musi wrócić do góry. Ciach. Wróciliśmy, zrobione. No i teraz musimy naprawić centry. Myślę, że już widzicie, że niebieski wpasujemy na miejsce, ale zanim to zrobimy, pamiętajmy, że na dole też jest tutaj ten zielony. Znowu skręcamy w prawo kierownicą i wracamy na górę. Dzięki temu wszystko nam się tutaj ładnie ułożyło i zostały nam tylko 3 dziury do załatania. Dobra, lecimy z następną. Teraz chcę załatać tę dziurkę. Biorę ją na górny pasek. Jest. Na górze musi być ustawiony klocek dokładnie w tej samej pozycji i jest ładnie tutaj ułożony. No i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ewentualnie można policzyć z drugiej strony. Raz, dwa, trzy od prawej. Trzecia warstwa zjeżdża w dół. Przekręcamy w prawo i ten pasek zjeżdża na dół. Jest. I teraz wracamy z przednią ścianką i ten sam trzeci pasek wraca do góry. Ciach. Gotowe. I pamiętajcie, zanim cofniemy ten niebieski na górę, zobaczcie, ładnie nam tutaj ten czerwony będzie nawet pasował za chwilę, musimy znowu przekręcić w prawą stronę przednią ścianką. Przekręcamy i dopiero teraz wracamy na górę. Jest. Kolejny zrobiony. No dobra, zostały nam 2 łatki. I widzimy, że ładnie tutaj jest ułożony zielony nad zielonym. I liczymy, zobaczcie, raz, dwa, trzy. Trzy od prawej, trzecia warstwa zjeżdża w dół. No i zwróćmy uwagę na to, że nie mamy pełnego paska jeszcze, ale tak czy inaczej trzeba zrobić ten sam algorytm. Przednia ściana w prawo i cała prawa strona w dół. Teraz wracamy skrętem w tą stronę i ta sama trzecia warstwa do góry. No i teraz doskonale już widać. Znowu, zanim naprawimy centra, przekręcamy w prawo i dopiero do góry. Została nam ostatnia łatka, czyli dziura na górny pasek, łatka w to samo miejsce tutaj. No i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Środkowa warstwa, tak naprawdę bardzo łatwo jest zapamiętać, która to jest środkowa na siódemce, no ale można, mówię, liczyć też, tak? Czwarta. W dół, w prawo i w dół ten pasek, jest, i naprawiamy. Ciach, środkowa warstwa do góry i pozostaje nam już tylko naprawić nasz center. Znowu skręcam i w górę. Gotowe, wszystkie centry zrobione, no i dalej to już będzie tylko przyjemniej. Za nami najtrudniejszy etap układania każdej dużej kostki. Centry będą zajmowały Wam najwięcej czasu całego ułożenia i im większa kostka, tym więcej tego czasu w skali całego ułożenia będzie potrzebnych. Dlatego warto dobrze to przepracować, a teraz Wasza kolej. Poćwiczcie, wykonajcie wszystkie 6 centrów na swoich siódemkach i widzimy się po przerwie.
Jestem przekonany, że teraz większość z Was z uśmiechem na twarzy dziwi się, że układanie dużych kostek może być tak proste. Ale nie ma się co dziwić, gdyż tak właśnie jest. Największy przeskok umiejętności jest na samym początku, kiedy łapiecie za kostkę 4x4. No tam trzeba ogarnąć centry, krawędzie, do tego nauczyć się dwóch paritów, które umówmy się, nie są najłatwiejszymi algami. Potem z czwórki na piątkę przeskok jest dużo mniejszy, choć jest parę rzeczy, które trzeba zarówno w centrach, jak i w krawędziach sobie opanować, ale nie ma paritów, zatem no w sumie jest prosto. Potem przejście na szóstkę, no to już jest naprawdę łatwa rzecz, a teraz na siódemkę, jak widzicie, to już czysta formalność. Przed nami etap krawędzi, czyli doskonale Wam znani bracia. I różnica względem kostki 6x6 będzie tylko taka, że tym razem tych braci będzie po prostu więcej. Nie czterech, a aż 5. Dlatego nie będę zanudzał Was robieniem wszystkich krawędzi, zrobimy sobie jedną przykładową oraz przypomnimy kilka uniwersalnych zasad, które przydadzą Wam się nie tylko w siódemce, ale we wszystkich dużych kostkach. Lecimy! No dobrze, zatem naszą symboliczną pierwszą krawędź zróbmy tak patriotycznie, niech będzie biało-czerwona. Mamy już dwóch połączonych braci, szukamy kolejnego, jest. No i zasada krawędzi zawsze ta sama, jeżeli ci dwaj są tutaj, to kolejna krawędź musi być po przeciwnej stronie tego centra. No to lecimy z nią na górę, no ale teraz już widzicie, że nie da się ich połączyć, bo się kolory nie będą zgadzały. W takiej sytuacji nasza krawędź musi przeskoczyć na drugie miejsce, muszą się kolory zamienić. A jak się to robiło? Prosty, czteroruchowy algorytm, tak? To była ta nasza huśtawka, czyli klocek, który chcemy obrócić. Idzie w prawo, teraz przekręcamy przednią ściankę, raz, i nasz czerwony klocek idzie w dół, znowu podczepiliśmy go do pomarańczowego centra, i cofamy nasz skręt. I zobaczmy teraz, jest dwóch braci biało-czerwonych, i zobaczmy teraz, jest na górze ten jeden też, i są we właściwej orientacji, czyli po połączeniu kolory będą się pięknie zgadzały. No i jedziemy, łączymy trzech braci, idą na bok i za kostkę. No i naprawiamy centry w ten sam sposób jak w poprzednich mniejszych kostkach. Jest już trzech, szukamy kolejnego. No dobra, o, tutaj jest. Widzę tutaj biało-czerwonego. Tak, jest tutaj trzech. Podsuwamy sobie tego nad nich jednym ruchem i on już jest ułożony tak jak należy, tak? W dobrej kolejności, w dobrym układzie kolorystycznym. I teraz podsuwamy dolnych do górnego. Mamy już czterech. Idziemy na bok, za kostkę i naprawiamy centry, pilnując jednocześnie, żeby właściwą liczbę warstw cofnąć. I trzy na dół. Mamy już czterech zrobionych. Gdzie jest nasz ostatni, piąty brat? Gdzież nam się schowałeś? Chyba jest tu, w tym miejscu. Zatem, skoro tych czterech jest tu, bierzemy ostatniego w to miejsce. Hop, hop. Już są w dobrym układzie kolorystycznym. No i jedziemy tych czterech do góry, idziemy na bok, za kostkę i naprawiamy center. Ciach i ciach. Wszystkie centry gotowe, cała nasza krawędź biało-czerwona gotowa, wszyscy nasi patriotyczni bracia są połączeni, można iść dalej. Także teraz, myślę, spokojnie jesteście w stanie zrobić niemal wszystkie samodzielnie. A teraz przypomnijmy sobie kilka kluczowych informacji. Zobaczcie, mamy kolejną krawędź, biało-niebieską tym razem, mamy już czterech braci i ostatni jest w tym miejscu, tak? Po połączeniu tego ostatniego brata, zanim idziemy w bok, co musimy sprawdzić? Myślę, że większość z Was pamięta, czy w tym miejscu nie ma ułożonej krawędzi. Jeżeli teraz mamy ułożoną krawędź, trzeba ją stąd zabrać, zanim pójdziecie w bok, inaczej zepsujecie to, więc zmieniamy pozycję. O, teraz mamy tutaj bałagan i spokojnie możemy kontynuować układanie braci. Do tyłu za kostkę i naprawiamy center. Ciach, ciach. Dzięki temu biało-niebieski zrobiony i ten, co zrobiliśmy wcześniej, nam się nie popsuje. Kolejną rzeczą, o której musicie pamiętać, to sytuacja, w której łącząc braci, o tak, okazuje się, że zarówno tu, jak i na wszystkich pozostałych krawędziach mamy ułożone pełne zespoły braci, tak? Co zrobić w takiej sytuacji? Nie możemy pójść w tą stronę, bo się zepsują. W takiej sytuacji idziecie w lewą stronę. Tutaj mamy wolne miejsca, więc w lewo za kostkę i naprawiamy centra. Dokładnie w ten sam sposób. I teraz żadna z tych czterech nie jest zepsuta, a ta po lewej stronie ładnie nam się ułożyła.
A ostatnią rzeczą, którą musimy sobie przypomnieć, to sytuacja, w której po połączeniu braci nie mamy ani z prawej strony miejsca, ani z lewej. Cofnijcie zatem swoich braci i upewnijmy się, ile krawędzi jest zepsutych. Tu widzimy jedną zepsutą, drugą, ale tu widzimy jeszcze trzecią. Jeżeli byłyby tylko dwie, no to oczywiście za chwilę pokażę wam, jak rozwiązywać dwie ostatnie krawędzie, ale jeżeli są trzy, to tę trzecią z tyłu trzeba wziąć na bok. Przekręcamy tylnią ścianą i teraz mamy po lewej stronie, zobaczcie, fajnie pustą krawędź, więc możemy połączyć i idziemy w lewo. W lewo, za kostkę i naprawiamy centra i w ten oto sposób docieramy do sytuacji, kiedy zostają nam dwie ostatnie krawędzie, czyli widzimy tylko dwa rodzaje klocków. Widzimy pomarańczowo-zielone tutaj i żółto-niebieskie. Oczywiście na waszych kostkach będą to inne kolory, ale chodzi o to, że nie ma innych rodzajów klocków, tylko te dwie. To jest symbol tego, że dotarliśmy do dwóch ostatnich krawędzi. Jestem przekonany, że bez większych problemów poradzicie sobie z większością krawędzi. Dojdziemy jednak do etapu, kiedy zostaną te dwie ostatnie, no i tutaj będzie trzeba się troszeczkę nakombinować. Ale jak w poprzednich etapach, tak samo i teraz, wystarczy nam wiedza z poprzednich kursów. Natomiast zanim więcej o tym opowiem, teraz chwila dla was i z ułożonymi 10 krawędziami widzimy się po przerwie. Skoro oglądacie dalej, oznacza to, że macie już 10 krawędzi zrobionych i możemy przechodzić do dwóch ostatnich. Jednak zanim to zrobimy, muszę was ostrzec przed wielkim kostkowym zagrożeniem. Jest taka stara kostkowa legenda, która mówi o tym, że kto nie subskrybuje Ruby Trenera, tego prześladują parity i permutacja N. Dlatego zachęcam was do tej formy wspierania mojego kanału, aby ta legenda się nie sprawdziła u was. No i oczywiście do zostawienia zasięgowej łapki w górę. A teraz już całkowicie na poważnie lecimy do dwóch ostatnich krawędzi. Do dzieła! Układanie ostatnich dwóch krawędzi można wykonać na mnóstwo różnych sposobów, jednak my tutaj zastosujemy jeden uniwersalny sposób, który sprawdzi nam się w każdej sytuacji. Będzie nam tutaj potrzebny system taksówek z kostki 5x5. Tylko tutaj zrobimy ten etap na dwóch poziomach. Najpierw ułożymy po trzy wewnętrzne krawędzie, a dopiero potem w drugiej fazie dołożymy pozostałe brakujące elementy. Zobaczmy zatem, jak to wygląda w praktyce. Tak jak już powiedziałem, najpierw robimy trzy wewnętrzne, czyli możemy sobie wręcz zasłonić te brzegowe i widzimy tutaj dwóch niebieskich braci. No i cóż, szukamy trzeciego i wracamy do systemu taksówek. Tutaj naturalnie z tej strony również zasłaniamy dwa elementy i widzimy, że brat jest w tym miejscu trzeci. No i tak jak pamiętacie, w 5x5 bracia muszą być naprzeciwko siebie i mieć taki sam kolor z przodu. Tu widzimy niebieski, a tu widzimy żółty, czyli najpierw całą tę krawędź będziemy musieli obrócić algorytmem z kostki 5x5. Jak to leciało? No cóż, najpierw robimy cyk, czyli to jest cykl bez jednego ruchu, trzy ruchy z cyklu. Raz, dwa, trzy. I teraz cyklem z piramidy, dół, dół, góra, góra. Zaczynając od przedniej ściany, ta i ta. Dół, dół, góra, góra. Dzięki temu, zobaczcie, tutaj zostało bez zmian, a po prawej stronie mamy niebiesko-żółtego brata po przeciwnych stronach, kolory teraz się zgadzają, no i robimy taksówkę, leci sobie dolna taksówka, brat wsiada do środka dokładnie tym samym algorytmem, czyli cyk, raz, dwa, trzy, dół, dół, góra, góra i wraca do swoich braci. Zrobione. Zrobione, mamy wewnętrzne krawędzie gotowe i zobaczcie, możemy zastosować dokładnie te same algorytmy, tylko teraz już nie wolno nam ruszać tymi trzema warstwami, one muszą być ze sobą połączone. No i zobaczcie, mamy tutaj czterech braci ładnie, kolejny brat jest z tej strony. To jest bardzo podobna sytuacja, tylko tym razem po lewej części naszej kostki. No zatem co, jesteśmy gotowi do taksówek. Ci czterej bracia wysyłają taksówkę po swojego brata i teraz ten sam algorytm można zrobić z lewej strony. Trzy ruchy z cyklu. Raz, dwa, trzy. I teraz dół, dół, góra, góra, zaczynając od przedniej i lewej ściany tym razem. Dół, dół, góra, góra. I wracamy. I zobaczcie, pięknie mamy rozwiązane. Zobaczmy razem jeszcze jeden przypadek. Mamy teraz zdecydowanie bardziej pomieszane te krawędzie i znów zaczynamy od wewnętrznych, tak? Czyli tylko te trzy elementy. Widzimy tutaj dwóch braci, ale niestety nie ma środkowego i to samo z drugiej strony. W takiej sytuacji, jak pamiętacie, zawsze zaczynamy od środkowego, tak? Mam tutaj żółto-niebieski, więc
ten brat będzie wysyłał taksówki po swoich braci z prawej strony. Tylko jaka była zasada? No oczywiście kolory muszą się zgadzać. Jeżeli tu jest żółty brat, to ci dwaj muszą mieć żółty z przodu. A jak to zrobić? No to ten algorytm już doskonale znacie. Raz, dwa, trzy. Dół, dół, góra, góra. Dół, dół, góra, góra. Ładnie są teraz kolorami ustawieni do siebie i możemy wysyłać pierwszą taksówkę. Jedzie taksówka, ten brat musi do niej wsiąść. Cyk. Dół, dół, góra, góra. Raz, dwa, trzy, cztery i taksówka wraca. Ciach. No i zobaczcie, już mamy dwóch zrobionych, fajnie. Teraz trzeci brat jest na dole, ale kolory ładnie się nam zgadzają, czyli ci bracia wysyłają taksówkę, tylko tym razem wysyłają górną taksówkę. Jedzie górna i znowu ten sam algorytm wsiadania do taksówki. Góra, w lewo, dół, 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 góra, góra. Algorytm wykonany, taksówka wraca do siebie. I ponownie mamy zrobione ładnie 3 z jednej, 3 z drugiej i możemy zabierać się za zewnętrzne krawędzie. Tutaj już widzimy czterech braci, zatem możemy wysyłać taksówkę, tylko zaraz, tutaj ten piąty brat pomarańczowo-zielony źle stoi. On powinien być na górze, zwrócony pomarańczowym kolorem do przodu. Jak to zrobić? Tym razem z lewej strony robimy algorytm odwracający. Trzy ruchy z cyklu lewą ręką, góra, lewo, dół i teraz dół, dół, góra, góra z lewą ścianą, dół, dół, góra, góra. Zobaczcie, mamy zrobione 4, tutaj 1 i teraz pięknie nam to wszystko zadziała. Jedzie taksówka, odwracamy krawędź, góra, bok i dół, 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 góra, góra i taksówka wraca. Zrobione, moi drodzy, wszystkie krawędzie gotowe, można przechodzić do ostatniej fazy układania. Jak widzicie, wszystko w tym kroku opiera się o metodę łączenia krawędzi z kursu 5x5. Dlatego jestem przekonany, że już teraz większość z Was bez najmniejszego problemu powinna ułożyć ostatnie dwie krawędzie. Gdyby jednak pojawiały się jeszcze jakieś problemy, zachęcam Was do powrotu do kursu 5x5, gdzie dokładnie omawiam wszystkie sytuacje, jakie mogą Was tutaj spotkać. I na tym kończą się różnice między kostką 7x7, a jej poprzedniczkami. Zostaje już tylko faza 3x3, w której to kręcąc brzegowymi warstwami układacie ją dokładnie tak samo jak klasyczną kostkę Rubika. Jednak z racji tego, że znacie już 4, 5 i 6, no to wydaje mi się, że wręcz nie wypada, abym w tym materiale męczył Was z zagadnieniami z kostki 3x3. Także moi drodzy, kostki w dłoń, teraz pora na Wasze ułożenie i pamiętajcie, że zdobyta dzisiaj wiedza otwiera Wam drogę do wszystkich większych sześcianów i niezależnie czy będzie to 11, 13, może 17, czy też większy potwór w Waszej kolekcji, poza długością ułożenia nie będą już kryły przed Wami żadnych dodatkowych tajemnic. Pamiętajcie jednak, aby układać centry od środka do zewnątrz oraz krawędzie od środka do zewnątrz, a wszystko będzie dobrze. Jeżeli udało Wam się lub uda pokonać kostkę 7x7 dzięki mojemu poradnikowi, koniecznie pochwalcie się w komentarzu i dajcie też znać, czy jesteście w stanie ułożyć ją poniżej 15 minut. Za dzisiaj pięknie Wam dziękuję, trenujcie, bawcie się, cieszcie się wspaniałą pasją, jaką jest speedcubing, a my widzimy się już niedługo w kolejnym poradniku, w którym to razem pokonamy następną legendarną łamigłówkę. Cześć!